Moment, chyba jest dźwięk? Wszyscy gotowi? Tak. Tutaj. Proszę Państwa, przedmiotem zainteresowania prokuratury jest ten jednozdaniowy aneks rozwiązujący umowę między miastem Gdańsk a Muzeum II Wojny Światowej. Umowa ma charakter ramowy, ma charakter profesjonalny, mówi o współpracy, o koordynacji. Ta umowa nie niosła ze sobą żadnych skutków ani prawnych, ani finansowych. Ta też umowa nie obiecywała Muzeum II Wojny Światowej przekazywanie żadnych gruntów w użyczenie czy w dzierżawę. Natomiast niezależnie od tej umowy miasto Gdańsk użyczało i nie wyklucza użyczać gruntów na cele ekspozycji plenerowych na terenie Westerplatte. Przypomnę, że miasto Gdańsk jest właścicielem większości gruntów historycznej części Westerplatte. Muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony tym całym zamieszaniem. Otóż jedna osoba, pan Nawrocki, składa donos do prokuratury, powoduje, że prokuratura traci cenny czas na rzeczy 50-rzędne, nieważne, nieistotne. Mój też czas jest cenny i drogi i też 2 godziny tutaj spędziłem. Dodałem, że do tej pory dyrektor Nawrocki nie znalazł czasu, by prezydentowi miasta czy jego współpracownikom przedstawić, co tak naprawdę chciałby robić, jak ma plany, programy na terenie Westerplatte. Powtórzę raz jeszcze. Umowę tę podpisywałem z Muzeum II Wojny Światowej pod przewodnictwem profesora Machcewicza z chwilą połączenia fikcyjnego Muzeum Westerplatte i Pola Bitwy z Muzeum II Wojny Światowej Machcewicza przestało istnieć to muzeum, z którym ja podpisywałem tę umowę. Powstał całkiem nowy byt prawny. Moje rozwiązanie tej umowy o współpracę było podyktowane tym, że nie wiedziałem wtedy, jaki układ programowy, personalny będzie kierować nowym Muzeum II Wojny Światowej. I zresztą moja intuicja się potwierdziła, bo obecny dubler nowym Muzeum II Wojny Światowej ani razu też nie złożył prezydentowi wizyty, nie przedstawił żadnych programów działania. Rozmawia poprzez prokuraturę, poprzez donosy, poprzez media, co niedobrze wróży merytorycznej działalności tego muzeum. Dziękuję bardzo, to wszystko. 3 pytania, proszę Państwa. Panie Prezydencie, o działkę chciałem zapytać. O co? Właśnie o tę działkę chciałem zapytać na Westerplatte, na której stoi ta postawa, bo ja rozumiem, że jakby tego dotyczyło Pana przesłuchanie, tak? W wystawie plenerowej nic się nie dzieje. Jeżeli muzeum chce tę wystawę zmodernizować, może zmodernizować. Jeżeli muzeum przedstawi jakiś pomysł innej wystawy plenerowej, a będą potrzebne działki miejskie, ja nie widzę przeszkód, żeby miasto użyczało dalej działki. Tylko przed podpisaniem umowy o użyczenie działek komukolwiek chciałbym wiedzieć, jaki jest cel programowy, po co są te działki. A czy mógłby Pan nam powiedzieć, wystawa, która tam jest zorganizowana? Może dalej być, oczywiście. Ona została zorganizowana przez... na działce miejskiej? Tak, ona jest na działce miejskiej. Ja przypomnę, że Muzeum II Wojny Światowej przygotowało tę wystawę plenerową wraz odtworzenie fragmentu historycznej bramy składnicy wojskowej na Westerplatte. W związku z obchodami zakończenia II wojny światowej w 2005 roku, pamiętamy to słynne spotkanie głów premierów rządów europejskiej antyhitlerowskiej koalicji, które miało miejsce na Westerplatte pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. A czy mógł Pan nam powiedzieć, kiedy i gdzie został podpisany ten aneks? W muzeum czy w urzędzie? Ja składałem podpis w urzędzie, a dyrektor Machcewicz składa w swoim gabinecie na terenie muzeum. Obawia się Pan, że będą jakieś zarzuty w tej sprawie? Wie Pan, żyjemy w tak nienormalnych czasach. Polska stała się tak dziwnym krajem. Nie zrozumiałem przez samych Polaków, a również przez opinię zachodnią. Ja ciągle jestem pytany przez gości z zagranicy, co się u Was dzieje? Co to za hasła
faszystowskie są wznoszone, jakieś rasistowskie, ostatnio 11 listopada w Warszawie. My się wstydzimy po ludzku. Na szczęście Gdańsk jest wolny od faszyzmu, wolny od rasizmu. U nas jest trochę inaczej, ale niestety Gdańsk za całą Polskę nie będzie świecił oczyma. Ale o pana sprawę się... Jestem spokojny. No, czasy są bardzo niedobre. Tacy prezydenci jak ja jesteśmy przedmiotem inwigilacji ze strony służb policji politycznej typu CBA, ABW. Nadzwyczaj interesują się nami prokuratorzy. To taki moment, mam nadzieję, że to jest epizod w historii najnowszej Polski. Pan ma tutaj taką sprawę, której dotyczyło pana przesłuchanie, tak? Tak. Czyli chodzi o jednozdaniowy aneks? Chodzi o tą kartkę. Chodzi o tą kartkę. Chodzi o tą kartkę, że strony zgodnie postanawiają rozwiązać umowę z dniem 4 kwietnia 2017 roku. Jest podpis profesora doktora habilitowanego Pawła Machcewicza i podpis Pawła Adamowicza i rozchodzi się o to, kiedy to zostało złożone. Z czyjej inicjatywy panowie podpisali taki właśnie aneks? Aneks był z inicjatywy nas obydwu. Dziękuję bardzo. A w tej umowie były konkretne działki? Nie, no właśnie nie. To mogę panu dać. Nie ma. A możemy prosić? Pan ma tego ręce? Zapiszę państwu, jeśli będziecie chcieli. Tak, to proszę o pan tak.